Kochani, dzisiaj kolejny rozdział książki Czcibora Lach do Lacha Już dwudziesty Lechia Dębowa Lechitu wielokrotnie najeżdżano, ale długo mieliśmy dwie armie. Ludzi opancerzonych stalą i miłością wiedźm i armię dębową. Przed wyprawami i bitwami nasi przodkowie udawali się do rodowych albo osadowych świętych gajów, zwykle siadając i kontemplując pod dębami. Czerpali z nich opanowanie i siłę do walki. Ale i do zmierzenia się z energią rezonansu, jaki czyni duszy wojna. Dęby i inne drzewa gajowe równoważyły wojowników przed i po wojnach, będąc tym samym ważnym sojusznikiem naszych rodów niczym drugie zmobilizowane, lojalne wojsko. Atencja wobec dębów przetrwała do dziś. Jakkolwiek darzymy szacunkiem, życzliwością wszelkie drzewa i rośliny, chroniąc je w razie potrzeby, dąb robi wyjątkowe wrażenie. Dąb to lew na słowiańskich puszczach. Jego energia jest korzystna nie tylko dla zdrowia ciała i duszy, ale zasila też cechy ważne dla mężczyzn, jako mężów, ojców, obrońców i konstruktorów. Dąb to moc. Drzewa są ważne. Dla tak wielu powodów, że ich ponowne odkrycie w całym zakresie dobroczynności potrwa jeszcze. Między innymi neutralizują trzęsawiska negatywnej energii po bitwach, egzekucjach, rytuałach, okultyzmach, hamując ich emisję na większy obszar. Mają też świadomość, wymieniają informacje między sobą i przypominajmy, że łączą. Się łączami komunikacji od Matki Ziemi do źródła, kiedy w przestrzeni zapisuje się dla nich na przykład wyrok ścięcia. Rozsiewają wtedy informacje i na przykład żegnają się z ptakami. Od lat rośnie świadomość i zmobilizowanie lachów dla ochrony drzew którym instalowany magistrat wydał kampanię zniszczenia. Celem tej kampanii jest nie tylko czerpanie zysków, ale degradowanie świętych zasobów Słowian. Kiedy pada upodlony lew, kiedy pada ścięty dąb, dla oczu wrażliwego człowieka jest to trudny do zniesienia widok, złamanej godności. To oczywiste, rabunkowe zuchwalstwo bezkarnych niszczycieli. Wróg wie, że wyrąb parków, Określany zwodniczo rewitalizacją i wyrąb lasów, nie tylko zubaża dobra Polaków i ich potencjały energetyczne, ale odziera ich z osłony przed emitowanymi szkodliwymi częstotliwościami. Wie, że takie akty wywołują gniew, przygnębienie, utratę entuzjazmu, apatię, zaburzenie równowagi i mocy. Strategia nigdy nie opiera się na przypadku. Wojna z lasem to wojna z lechitami. Im więcej wojska leśnego wokół naszych domów, tym mniej włóczni wroga do nich się przedziera, toksycznych częstotliwości, chemikaliów, kodów strachu, ale też i uderzeń emocjonalnych mniej zrównoważonych ludzi. W przypadku determinujących zdarzeń wywołujących szok, panikę, obłęd, fale energii skumulowanych z takich emocji, też rozchodzą się jak włócznie, szukające celu. Nasza osobista równowaga i amulety domowe to podstawowe umocnienia, a jednak szpaler drzew i ptasi garnizon to dodatkowy bezcenny bufor. Ciemność wie to wszystko. Od kilku lat coraz więcej Lechitów zasila ruch oporu naszą wyborną zdolność i robi co może, aby zneutralizować działania kazarskich magistratów i ich zaprogramowanych brygad wycinaczy. Kochani i tak dalej i tak dalej. To dzisiaj tylko fragmenty. Przeczytajcie resztę rozdziału napisanego przez Czcibora. Jeszcze jedno zdanie. Przyjdzie dzień że prawdziwa prastara i przywrócona harmonia współistnienia pozwoli tak ludziom, jak i drzewom dokonywać swoich naturalnych wyborów, przy czym nigdy nie będą one wobec siebie kolizyjne. Dziękuję wam słonecznie i pozdrawiam, Wedamir.